Jestem w Katowicach na ulicy 1 Maja. Jadę w kierunku Akademii Ekonomicznej od Katowickiego Rynku. Na najbliższym skrzyżowaniu, na skrzyżowaniu z sygnalizacją, skręcę w lewo. Natomiast zwróćcie uwagę, gdyby wam tutaj egzaminator wydał polecenie, aby na najbliższym możliwym skrzyżowaniu, czy w najbliższym możliwym miejscu zawrócić, gdzie by to było? Zwróćcie, tutaj cały czas mamy zakaz zawracania. Znak zakazu zawracania obowiązuje do najbliższego skrzyżowania włącznie. A skrzyżowanie przy uniwersytecie oznaczone jest jako można tutaj zawracać. Otóż, moi drodzy, w tym miejscu, gdzie teraz stoję, tutaj po prawej stronie mamy ulicę Władysława Łokietka. I ona, ta właśnie maleńka ulica, ulica Władysława Łokietka, nam ten zakaz zawracania w tym miejscu odwołuje, czyli tutaj na skrzyżowaniu mogłem swobodnie wykonać zawracanie. Miałem tam zarówno oznaczone pasy do zawracania, ale również sygnalizator zezwalający na zawracanie.